Witam serdecznie w ten jesienny wieczór. Dzisiaj zapraszam na dość interesujący temat spotkania, który brzmi proroctwa biblijne a teorie spiskowe w ramach odbywającej się teraz właśnie online Nocy Świątyń. Ja nazywam się Paweł Szkowut, jestem doktorem archeologii. I będę miał dzisiaj przyjemność przeprowadzić rozmowę około pół godziny, może dłużej, jeśli będą jakieś pytania, z pastorem Markiem Rakowskim, który jest również sekretarzem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Temat zapewne jest dla wielu z Was interesujący, intrygujący, dlatego że żyjemy w takich, a nie innych czasach i teraz mierzymy się z różnego rodzaju wyzwaniami, które no, podejmują, które są wyzwaniem dla zarówno rządzących, jak i każdego obywatela tego kraju czy świata. I wielu z nas zadaje sobie właśnie takie pytanie: w jakich czasach żyjemy? Co o tym mówi na przykład Pismo Święte? Ale co też o dzisiejszych czasach, czy tych wszystkich zjawiskach, jakich przyszło nam żyć, mówią przeciętni ludzie? Ostatnio czytałem artykuł w Gazecie Wyborczej z 27 października, że w Europie Polacy należą do czołówki narodów, które wierzą w teorie spiskowe. To zapraszam do lektury. I to ciekawe jest właśnie to, że ludzie próbują sobie właśnie wytłumaczyć, wiązać różne zjawiska, często racjonalne i irracjonalne, ze sobą, żeby wytłumaczyć to, co nie do końca są często w stanie zrozumieć, tak? I dlatego tutaj pojawia się jakby tematyka zjawiska teorii spiskowych. Ale my chcemy również dzisiaj powiedzieć, rzucić pewne światło na proroctwa biblijne, czy teorie spiskowe występowały w Biblii, czy jak się ma to w ogóle do przepowiadania przyszłości, czy były coś takie jak fake newsy, prawda? I chcemy również zastanowić się na tym, co mówi Biblia odnośnie naszych czasów. No, żyjemy w czasach pandemii. Czy możemy spotkać jakieś treści w Starym czy Nowym Testamencie, zwłaszcza w Nowym, które pokażą nam właśnie, rzucą światło na to, w jakich czasach właśnie żyjemy. Czy faktycznie to, o czym się często mówi w wielu kościołach, o czasach końca, prawda, i tak dalej, czasach eschatologicznych, czy to ma właśnie pokrycie w tekstach Pisma Świętego. Dlatego zapraszam również do zadawania pytań, jeżeli Państwo będziecie mieli jakiekolwiek pytania, do czatowania. Po zakończeniu rozmowy spróbujemy na nie odpowiedzieć. I teraz chciałbym udostępnić głos pastorowi Markowi. Marku, powiedz, czy jako znawca Pisma Świętego, czy w Biblii, w historiach biblijnych, w historiach narodu izraelskiego było coś takiego jak właśnie jak teorie spiskowe, czy były jakieś szalone fałszerstwa? Co o tym sądzisz? Co możesz na ten temat powiedzieć? Dobry wieczór przede wszystkim wszystkich witam serdecznie i cieszę się, że możemy porozmawiać w tych trudnych czasach, no też na być może trudne tematy. Moim zdaniem, no może znawca Pisma Świętego to jest bardzo górnolotne, ale ja im więcej czytam Pisma Świętego, tym mniej wiem, ale według mnie Biblia w swojej ideologii, może lepszym słowem będzie w swoim przesłaniu, wolna jest i daleka jest od teorii spiskowych, chociaż często jest wykorzystywana do tego, aby takie teorie snuć. Wolna jest od teorii spiskowych, pomimo tego, że czytamy w Piśmie Świętym o planie. Nawet apostoł Paweł w pewnym momencie mówi, że jest to plan tajemny, czy plan ukryty, a więc to tak trochę brzmi może na pierwszy rzut oka spiskowo. Jest to oczywiście coś, co nazywamy planem zbawienia, czy jeszcze inaczej wielkim bojem, przede wszystkim duchowym, chociaż nie tylko, pomiędzy siłami dobra i zła.
Ale dlaczego uważam, że to nie jest teoria spiskowa? No dlatego, że pomimo tego, że jest to plan ukryty czy tajemny, to z drugiej strony jest takie napięcie w Biblii występujące między tekstami biblijnymi. Jest to plan objawiony. I to objawienie jest dostępne dla każdego. Czyli z jednej strony każdy może Biblii nie rozumieć, ale każdy też może Biblię i przesłanie w niej występujące zrozumieć. Od czego to zależy, to już jest inny temat oczywiście, ale jest to dostępne dla każdego. Natomiast oczywiście, ponieważ Pismo Święte przedstawia ten plan zbawienia na tle czy w środowisku, nie wiem, ludzkim, społeczności ludzkiej, człowieka, w Starym Testamencie przede wszystkim Izraela, to pokazuje no, pewne realia, w jakich człowiek znalazł się po grzechu. I oczywiście mamy wiele spisków w Biblii, chociaż nie są one absolutnie inspirowane przez Pana Boga. No, przecież takim spiskiem, może zastępczym słowem może być intryga, byłaby chociażby słynna historia Dawida i Batrzeby, prawda? Co zrobił Dawid, ażeby osiągnąć swoje pewne cele. No to był spisek przeciwko Uriaszowi. Można mówić o spisku przywódców Babilonu, elity Babilonu przeciwko Danielowi, który na tym w Babilonie się znalazł i też odgrywał ważną rolę. Możemy mówić o spisku przeciwko Żydom w czasach Estery. A więc jest wiele takich sytuacji. W Nowym Testamencie na pewno wiemy, że była intryga, był spisek skierowany przeciwko samemu Jezusowi. Kwestia jego wydania, kwestia jego zdrady i sformułowania pewnych zarzutów przeciwko niemu. W zasadzie można powiedzieć, że taką znaną teorią spiskową, która została uknuta, była historia zmyślona, że uczniowie wykradli ciało Jezusa z grobu, czyli ludzie, którzy kwestionowali zmartwychwstanie Jezusa, no po prostu nie pasowało im to, grób był pusty, no więc trzeba było to jakoś właśnie racjonalnie uzasadnić. No proste, uczniowie, zwolennicy Jezusa wykradli ciało. Bardzo ciekawym takim przykładem teorii spiskowej w Starym Testamencie jest moment, kiedy Izraelici zostali wyprowadzeni pod wodzą Mojżesza z Egiptu. Oczywiście była Boża interwencja ewidentnie. Tak. I znajdują się na pustyni i bardzo szybko Żydzi zapominają o tych cudach wszystkich, które się działy. Wiadomo, pustynia nie jest ciekawym miejscem. Zaczynają wspominać Egipt, tą żywność, którą tam mieli, to wszystko, co mogli tam zjeść. I mówią, i to jest teoria spiskowa, o, Mojżesz celowo to zrobił. Mojżesz celowo wyprowadził nas na pustynię, ponieważ chce nas zamorzyć głodem. No to jest fałszywy motyw, tak? To jest cecha teorii spiskowych, że przedstawia się jakąś intencję, oczywiście złą, twórców tych czy ludzi, którzy kryją się nieraz gdzieś tam konspiracyjnie za jakimś wydarzeniem. Trzeba to jakoś uzasadnić. No i jest uzasadnienie. Mojżesz chciał nas zamorzyć głodem. Czy to jest logiczne, czy nielogiczne, nie ma to znaczenia. No, ludzie w to wierzą. Także powiem tak, oczywiście Pismo Święte mówi o teoriach, no bo mówi o ludziach. Natomiast samo Pismo Święte, tak jak powiedziałem na wstępie w swoim przesłaniu, absolutnie, no i zwłaszcza kiedy mówimy o proroctwach, absolutnie moim zdaniem nie są to teorie spiskowe. Bardzo dziękuję. Teraz zastanówmy się, jak to się w ogóle dzieje, że ludzie tworzą takie teorie, prawda? Że są tacy na przykład, którzy wierzą, że Ziemia jest płaska, chociaż dzisiaj doskonale wiemy w świetle nauki i rozumu naszego, że jest no, kulą. Skąd się biorą ludzie, którzy wymyślają różne teorie, na przykład związane z łączeniem pandemii koronawirusa z siecią 5G, to przykładów można mnożyć. Tutaj ostatnio czytałem, że nawet w 29 roku na Węgrzech chłopi po dość srogiej zimie stwierdzili, że przyczyną takiej zimy było właśnie to, że rozbudowano sieć radia, anten radiowych,
gdyż stwierdzili, że fale radiowe właśnie powodują oziębianie powietrza i zaczęli niszczyć anteny. Także to jest, zobaczmy. O, tak jak teraz masz 5G, tak? 5G, właśnie, że to wraca. No myślę właśnie, skąd się to bierze? No, kiedyś zrozumiałe, no, ludzie nie mieli dostępu do wiedzy, tak? Jeszcze no, nawet przed wojną czy 100 lat temu nie było internetu, wiadomo. Ale dzisiaj mamy jednak dostęp do wiedzy dużo większy. No, nigdy nie w historii świata nie było, prawda, takiego dostępu. Ale dalej zobaczmy, że jednak te zjawiska ciągle występują, prawda? Że łączy się na przykład szczepionki z jakąś teorią, że rząd światowy powstanie i będzie kontrolował i tak dalej. No to są akurat, tych teorii jest bardzo dużo. Jak myślisz, Marku? Tak, no rząd światowy to już ja słyszę to prawie od dzieciństwa, tylko w różnych tak. Oczywiście to jest wersjach i te wersje się zmieniają. No czasami trudno to zrozumieć, rzeczywiście. No jeśli chodzi o radio oprócz tej zimy, to ja może nie pamiętam, ale wiem ze źródeł gdzieś tam międzywojennych czy wczesno po pierwszej wojnie światowej, że nawet w kościołach chrześcijańskich ludzie wierzący uważali, że radio to jest od szatana, no bo przecież niemożliwe jest, żeby skrzynka mówiła. Więc to musi, jeżeli coś jest niezrozumiałego, no to za tym kryją się jakieś siły, najczęściej oczywiście siły złe, a więc dla wierzącego będzie to szatan, prawda? I to jest jakiś fałszywy cud, prawda? No czasami trudno to zrozumieć. Nie ma tutaj jakiejś racjonalnej przesłanki. Są badacze, którzy to badają. Chyba pierwszym, który na poważnie się wziął za teorie spiskowe, był Karl Popper gdzieś tam w połowie ubiegłego wieku. A temat jak gdyby jest badany przez socjologów, psychologów, naukowców gdzieś tam od końca XX wieku, bo to jest ciekawe, właśnie w końcu XX wieku nasiliły się, one były zawsze, ale nasiliły się, wysyp taki nastąpił teorii spiskowych. Powiem tak, według mnie i na podstawie jakiegoś mojego skromnego doświadczenia duszpasterskiego, bardzo często teorie spiskowe tworzą albo im ulegają, najczęściej ulegają, bo tworzą nieraz ludzie bardzo często inteligentni, nieraz cyniczni, którzy sami w to nie wierzą, ale na przykład wiedzą, że reklamy na YouTube dadzą im dosyć duże zyski, kiedy będą takie, ja teraz tworzę teorię spiskową, czekam w drugą stronę, przyniosą im zyski. Ale bardzo często ludzie, którzy ulegają temu, to są ludzie poranieni przez los, ludzie, którzy nie mają wysokiego poczucia bezpieczeństwa, często pełni kompleksów, mający zbyt niskie poczucie wartości swojej, ale czasami z kolei zbyt wysokie, na zasadzie, że moje musi być na wierzchu, moja koncepcja, moje jakieś źródło, które odkryłem, moja prawda. Tak. Czasami są to ludzie, którzy lubią dominować, którzy lubią narzucać swoją wolę. Osobowości, powiedziałbym, ze skrzywieniem perfekcjonistycznym. A więc to niekoniecznie ludzie słabi, to mogą być ludzie silni, ale zakompleksiali bardzo często. No, przepraszam za taki skrajny przykład, ale Hitler był z jednej strony no, charyzmatycznym, silnym liderem, ale wiemy, że tam mnóstwo kompleksów z jego przeszłości w jego życiu było. Oczywiście brak zaufania do elit, brak zaufania do rządzących, takie myślenie schematem my i oni. Prawda? No jeżeli z reguły my, to nie jesteśmy w elitach, oni są w elitach. Bardzo często ja nawet tego doświadczam. No człowiek tam gdzieś wystarczy, że otrzymał jakiś awans, czy coś się tam udało i automatycznie widzę w otoczeniu zmianę nastawienia. Prawda? Bo ty już jesteś nie nasz, tylko oni. To są często problemy natury psychologicznej. No jeśli ja zacznę analizować twoje zachowanie i twój wygląd pod kątem tego, że wierzę, że jesteś jaszczurem, prawda? Jestem reptylianinem, chyba poprawnie to wymieniłem, czyli światem rządzą jaszczury, które gdzieś tam przybyły, nie wiem, z kosmosu, nie wiem skąd, ale w każdym razie potrafią przybierać postać ludzką i są bardzo inteligentne, no to nie przekonasz mnie. Ja znajdę dowody, że jesteś jaszczurem, a jak ktoś temu zaprzeczy, no to wtedy powiem, że no nie można tego udowodnić, bo się bardzo dobrze maskujesz, prawda?
Mi się przypomina taka zagadka z dzieciństwa, taka zabawa, jak dzieci tam zadawały pytanie, podchwytliwe oczywiście, czy wiesz, dlaczego słoń ma czerwone oczy? No i oczywiście nie wiem, no dlaczego ma czerwone oczy. No dlatego ma czerwone oczy, bo się może schować w jarzębinie. No i następne pytanie, a widziałeś słonia, który schował się w jarzębinie? No nie, no bo się dobrze schował, prawda? I to na takiej samej zasadzie działa, że jest pewne założenie i w tych założeniach i w tych rzeczach, gdzie się wszystko zgadza, wydaje się to na pozór logiczne, mało kto próbuje sprawdzić, czy rzeczywiście ten słoń ma czerwone oczy, czy w ogóle w krajach, gdzie słonie żyją, w ogóle jest jarzębina i tak dalej, i tak dalej. Ale jest to proste wyjaśnienie i logiczne. No wiadomo, niski poziom może edukacji, nieumiejętne korzystanie ze źródeł, nieumiejętność odróżniania źródeł wiarygodnych od źródeł niewiarygodnych. Bańki informacyjne, teraz o tym się mówi, że znalazłem się w jakiejś bańce, w której już nie docierają do mnie inne źródła. To jest ten fenomen, że za rozwojem techniki i dostępu do informacji niestety nie poszedł rozwój edukacji humanistycznej. Nie ma filozofii w szkołach, przecież etyki, przecież filozofia uczy nie tylko logicznego myślenia, ale też dystansu i elastyczności do filozofów, którzy różne rzeczy głosili. Ścieranie się różnych szkół, nie na zasadzie jest po lewej czarne, po prawej białe, ale albo odwrotnie, ale ścieranie się różnych szkół i taka umiejętność krytycznego myślenia. No nie ma tego. Być może internet pokazuje rozwiązania łatwe, przyjemne, na pozór logiczne, no i mamy efekty. Czyli postulowałbyś wprowadzenie filozofii do szkół średnich. Tak, jak najbardziej. Ja się podpisuję jak najbardziej. Tak, bo teologia też by mogła być. Tak, oczywiście. To jaka? Tak. Posłuchaj, a powiedz teraz, bo możemy zauważyć, że wśród tych wielu teorii spiskowych również pojawiają się pewne elementy biblijne. Tak. Elementy. To są elementy, czyli tak jak powiedziałem gdzieś tam na początku, że to jest w zasadzie wykorzystywanie Biblii, czy wykorzystywanie też religii, bo myślę, że spiskowe teorie są nie tylko w chrześcijaństwie, ale i w islamie i w różnych innych religiach. No, na czym to polega? To najczęściej polega na dostosowywaniu pewnych pojęć biblijnych, które rzeczywiście występują w Biblii, do bieżących wydarzeń, czyli coś tam oglądam w telewizji, coś tam mi się obiło o uszy, że to jest w Biblii, a więc Biblia mówi o tym, o czym właśnie no, przeczytałem czy oglądałem w telewizji. Czyli przykładowo, no w czasach mojej młodości, kiedy stykałem się z Biblią, dopiero zaczynałem studiować Biblię, to gdzieś była połowa lat 80., no to słyszałem, że na przykład król Południa, pojęcie, które występuje, symbol, który występuje w księdze Daniela, w 11 rozdziale szczególnie, że król Południa to jest Związek Radziecki, prawda, który odgrywa jakąś rolę w czasach końca i no, dzisiaj Związku Radzieckiego jako takiego nie ma. Gwiazda Piołun z Księgi Objawienia w 86 roku widziałem ludzi, chrześcijan, czytających Biblię, którzy mówili, no to jest Czernobyl. No wiadomo, co się stało w Czernobylu, pasuje gwiazda Piołun, czyli dopasowywanie pewnych rzeczy, prawda? Dzisiaj zupełnie nieaktualne, dzisiaj nikt o tym już nie pamięta. No wspomniałeś, no chipy w szczepionkach. Mówi się dzisiaj, że będą szczepionki z chipami, będziemy wszyscy oczipowani. No, oczywiście nic takiego w Biblii nie ma, ale jest tam idea pieczętowania ludu Bożego i odwrotnie pieczętowania przez szatana, czy jakieś ludzkie elementy, które kryją się za działalnością szatana, próby pieczętowania ludzi, którzy odrzucili Boga, poszli drogą odstępstwa. W Apokalipsie występuje termin przyjmowania znaku na czoło lub na rękę. No i pewnie stąd, ponieważ szczepionki z reguły gdzieś tutaj, prawda, na przedramieniu, na ramieniu się stosuje, chociaż nie tylko i tutaj o tym się nie mówi, bo jest jeszcze taka jedna część ciała, gdzie też szczepionki dosyć się moc aplikuje.
No więc, ale na zasadzie skojarzeń ktoś wpadł na pomysł chipów w szczepionkach. No maski podobnie, prawda? Znak na czoło albo na rękę, no ale akurat coś tu nie pasuje, bo maski zakładamy na nos i twarz, na twarz, raczej nie trzymamy je na czole. Oczywiście troszkę to wyśmiewam pewne rzeczy, ale to jest też taka kwestia interpretacji proroctw w sposób taki bardzo literalny, czy literalistyczny, prawda? Czoło, ręka, a niekoniecznie tak musi być. No ale znowu, to nie jest nic nowego, bo to jest zmodyfikowana wersja tego, co było chociażby w latach 90. w Polsce, na Zachodzie wcześniej, ale w Polsce, kiedy wprowadzono wolny rynek i pojawiły się kody kreskowe na towarach w sklepach, no to ja pamiętam, że byli tacy ludzie, zwolennicy teorii spiskowych, które wydawały się biblijne, którzy sobie liczyli te cyferki, które znajdują się pod kodem cyfrowym, czy przypadkiem nie wychodzi liczba 666. I często wychodziła, bo jak się nie dodało, nie wynikło z dodawania, to się mnożyło, potem się coś podzieliło i tak jakoś wychodziło, że zawsze, więc tego towaru nie kupujemy, bo to jest 666, więc no możemy tutaj, nie wiem, jak to zjemy, czy skorzystamy z tego, to będziemy, jakieś tajemne siły nas dopadną. Więc to są, ponieważ Apokalipsa mówi o zakazie kupowania i sprzedawania, no to niektórzy zaczęli też te sumować, te cyferki, no i to się jakoś tam układa. Więc no cóż, jaka odpowiedź na takie rzeczy? No najlepszą metodą nie wchodzenia w takie rzeczy, nie poddawania się temu, nie tracenia czasu, jest po prostu czytanie i badanie tekstu biblijnego z zastosowaniem zasad hermeneutyki, czyli zasad interpretacji Pisma Świętego. Są takie zasady, z naczelną zasadą, że oprócz kontekstu dalszego, bliższego, kulturowego, należy przede wszystkim szukać w Piśmie Świętym Chrystusa, Jego miłości, Jego zbawienia, tego, co On dla nas przygotował, koncentrowanie się na Chrystusie, Jego życiu. Odsyłam do serii na YouTube, znajdziecie, jak interpretować Pismo Święte, więc tam dosyć dużo na ten temat mówię. Dziękuję. A powiedz teraz, jak możesz przekonać sceptyka właśnie odnośnie proroctw biblijnych? Dlaczego proroctwa biblijne na tle innych, no na przykład do tych teorii spiskowych, to, bo tutaj teorie spiskowe są dla nas takim tłem, które dlatego są niepewne, są zawodne, są nieprawdziwe, wykorzystują część prawdy i część fałszu. Dlaczego, jak przekonasz, że właśnie proroctwa biblijne, których są setki, tak, w Biblii, część się spełniła, część jeszcze nie, większość się spełniła. Jak przekonasz, dlaczego powinniśmy wierzyć, dlaczego to jest właśnie pewne, a przecież są ludzie, którzy w to nie wierzą, którzy sami mówią, że to są też pewne rodzaje teorii spiskowe. No tak, tylko właśnie skoncentrowałbym się na tych, które się spełniły, prawda? Tak. Okej, jak ktoś jest sceptykiem, nie wierzy w proroctwa, które się jeszcze nie spełniły, no to trzeba się skoncentrować na tych, które się spełniły. No i zresztą to jest jedna z rzeczy, która mnie przekonała w ogóle do Pisma Świętego, że zacząłem traktować poważnie Pismo Święte, spełniające się proroctwa. No, no fakty są takie, że szczególnie proroctwa starotestamentowe, które mówią o pierwszym przyjściu Chrystusa, dzisiaj nikt poważny, również ze świata nauki, tak, historii, nie kwestionuje istnienia postaci Jezusa, są również źródła pozabiblijne. No i to jest ciekawe, że i to też jest stwierdzone naukowo, racjonalnie, że pisma Starego Testamentu, które gdzieś tam powstawały, Księga Izajasza, 8 wiek przed naszą erą, Księga Daniela, 7, niektórzy mówią, że drugi, ale nawet gdyby, prawda, to przepowiedziały precyzyjnie. Księga Daniela, 9 rozdział, precyzyjnie pierwsze przyjście Jezusa. Nawet możemy policzyć z tego proroctwa w 9 rozdziale o 490 tygodniach, czy inaczej latach, czy inaczej 70 tygodniach. Policzyć, w którym roku był chrzest Jezusa, w którym roku była jego śmierć. Są takie proroctwa, które pokazują Księga Michała, na przykład, gdzie narodził się konkretnie w Betlejem Jezus, że narodzi się ta postać właśnie w Betlejem, że narodzi się z dziewicy, psalmy, Księga Izajasza, no przede wszystkim ten słynny 53 rozdział nazywany Ewangelią Starego Testamentu pokazuje szczegóły śmierci Jezusa, nawet takie szczegóły, że żołnierze pod krzyżem
ciągnęli losy o jego szatę. No, mnóstwo jest takich szczegółów. Jest około 300 proroctw Starego Testamentu, które mówią o przyjściu Mesjasza. I to się idealnie, wręcz idealnie, idealnie wypełniło. Co do drugiego przyjścia, te obietnice podane są w taki sposób, że są jeszcze bardziej, o ile w Starym Testamencie te proroctwa były bardziej takie symboliczne, również cała symbolika świątynna oczywiście też wskazywała na Chrystusa i wypełniła się bardzo precyzyjnie w Chrystusie, Jego ofierze, to proroctwa dotyczące drugiego przyjścia Jezusa powtórnego już są takie bardziej literalne. Po prostu wprost. Jest sam Jezus nawet. Mamy same wypowiedzi Jezusa. Kiedy Jezus mówi, powrócę, przyjdę znowu, wezmę was do siebie. A więc oczywiście dla człowieka wierzącego, dla którego autorytetem jest Biblia i Jezus, no to nie zaneguje tego. No i oczywiście cały świat chrześcijański powtarza w modlitwie, przyjdź królestwo twoje, wierzymy w to. To się jeszcze nie spełniło, ale właśnie pierwsze przyjście Jezusa, wypełnienie się obietnic dotyczących pierwszego przyjścia Jezusa jest gwarancją, że drugie przyjście Jezusa też jest pewne. No i oczywiście tutaj trzeba powiedzieć o pewnych znakach, o pewnych proroctwach, które dotyczą okresu od śmierci Jezusa Chrystusa, jego zmartwychwstania aż do teraz, które wskazują na to, że wszystko się zgadza, że są to znaki, które mają potwierdzić bliskość powtórnego przyjścia Jezusa. Nie mamy czasu, żeby wszystko omawiać, no ale chociażby Mateusz 24 rozdział, gdzie jest mowa między innymi również o tym, że będą zarazy, czy mowy. Przepraszam na chwileczkę, ja udostępnię może, wiesz co, bo mam spisane z księgi, akurat z Łukasza, a ja właśnie może rzucę na ekran, dobrze? To właśnie co, o czym mówisz teraz, dobrze? No, to nie będę musiał mówić, tylko no. Będzie można sobie tak ściągnąć. Nie twórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach, to najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza, ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, a później mówi, będą znaki na słońcu, księżyca i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezrawnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Mm-hmm. Nie wiem, chyba tego nie widać, ale w każdym razie dokładnie tak jest. Ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że nie wierzymy proroctwom, prawda? Wierzymy różnym rzeczom, a nie wierzymy temu w kraju chrześcijańskim, który się mieni chrześcijańskim i gdzie toczy się właśnie walka o obronę wartości chrześcijańskich. To jest ciekawe, że z reguły te grupy takie właśnie walczące o te wartości, bardzo często skrajne oczywiście, negują istnienie pandemii, prawda? Jezus powiedział, że będzie, a ludzie, którzy mienią się chrześcijanami, uważają, że nie będzie, że tego nie ma. No to coś jest nie tak, przecież Pan Jezus przepowiedział, że będzie i jest. To wszystko się wypełnia. Więc jak gdyby na przekór. Jest wiele ciekawych jeszcze innych rzeczy, nie tylko takie ogólne znaki, ale no ewidentnie w zasadzie te linie prorocze, które są w księdze Daniela, szczególnie w drugim rozdziale, to w tych szczegółach jest to powtórzone. Potem jest to też powtórzone w Apokalipsie, czyli naszej objawieniu świętego Jana. No wyraźnie to jest jeden z najciekawszych znaków, który mówi, że w zasadzie cała panorama dziejów, cała historia chrześcijaństwa od zmartwychwstania Chrystusa i wniebowstąpienia, to jest zmaganie się, taka walka o wpływy pomiędzy Kościołem a państwem, prawda? I w zasadzie cały okres średniowiecza to była kwestia, kto wyżej stoi, cesarz czy papież. I to wszystko jest przepowiedziane i to wszystko jest mowa o tym, że to wszystko idzie w kierunku połączenia się, takiej unii Kościoła i państwa, czyli działań, które stoją w sprzeczności z tą zasadą, którą Jezus wprowadził, rozdziału Kościoła od państwa, czyli co cesarskie cesarzowi, co boskiego Bogu. Jest ta w wizji tego posągu drugiego rozdziału, mamy kapitalnie to pokazane, że właśnie w czasach poprzedzających przyjście Chrystusa
te wszystkie próby zjednoczenia świata, które przecież trwają przez całą praktycznie historię w różnej postaci. Teraz mamy, no nie wiem, Unię Europejską, różne inne alianse, sojusze, że to się nie uda, tak? Że to się wszystko rozpadnie, że człowiek tak naprawdę, to jest idea, nie jest w stanie sobie sam bez Boga poradzić w rozwiązaniu tych wszystkich problemów, które nurtują świat. I to wszystko, o czym mówię, to jest wszystko opisane w Piśmie Świętym. Także kiedy się czyta no, tekst apostoła Pawła, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich niespodziewana zagłada. No to są niektóre teksty jak gdyby wyjęte właśnie z czołówek współczesnych gazet, a pamiętajmy, że jest to napisane no, co najmniej 2000 lat temu. Tak. Jest mowa o czasach ucisku, że będzie jakiś kryzys, prawda? No, teraz no, pandemie były praktycznie, można powiedzieć, zawsze w historii ludzkości, prawda? Ostatnio była pandemia no, Hiszpanka 100 lat temu, teraz mamy kolejną. No, a propos Hiszpanki, niedawno przeczytałem artykuł, który właśnie mówi, że w czasie Hiszpanki, czyli 100 lat temu mniej więcej, no prawie dokładnie 100 lat temu, były dokładnie te same teorie spiskowe. Oczywiście nie było 5G, było coś innego, ale istota tych teorii spiskowych była taka sama, łącznie ze spiskiem koncernów farmaceutycznych. Także dokładnie to samo. Wszystko się powtarza. Tak. Czyli te czasy jednak... No, jesteśmy troszkę zaniepokojeni, prawda, co się, no nie troszkę, bardzo, co się dzieje teraz w świecie, to teraz właśnie w Polsce, prawda, te różne niepokoje społeczne i też plus pandemia, więc są czasy bardzo trudne, ale to, co mówiłeś dzisiaj, czy razem mówiliśmy na temat proroctw, że faktycznie one się spełniają na naszych oczach, prawda, że Jezus mówił, nawet jest takie zdanie, gdzie mówi, że nie przeminie pokolenie, prawda, aż się to z tego oczywiście nie, bo też proroctwo też dotyczyło jednocześnie zniszczenia Jerozolimy, prawda, więc też nie możemy zakładać. Też spełnione proroctwo. Tak, ale też możemy odczytywać nawet, że nawet w obrębie jednego pokolenia może się nastąpić jakby schyłek tych wszystkich wydarzeń, prawda, eschatologicznych przed przyjściem Jezusa, więc naprawdę czasy są no, niesamowite. One się będą nawarstwiać. Ale chciałbym, bo myślę, że powoli już się nam pół godziny zbierze do końca. Ale chciałbym powiedzieć coś takiego, że jest jeszcze jedna wielka różnica pomiędzy teoriami spiskowymi a proroctwami i w ogóle przesłaniem Pisma Świętego, bo w ogóle definicja słowa proroctwo to nie jest tylko przepowiadanie przyszłości, ale to jest w ogóle każde poselstwo, które jest od Boga. Czyli można powiedzieć, że cała Biblia jest proroctwem, prawda? I różnica zasadnicza między teoriami spiskowymi, a przesłaniem Biblii, w tym proroctwami, jest taka, że przesłanie Biblii i przesłanie proroctw jest pozytywne, kończy się pozytywnie, jest wezwaniem do pójścia za Chrystusem, który jest miłością, Bóg jest miłością, prawda? Jest przesłaniem do naśladowania Jezusa Chrystusa. Jest przesłaniem, które mówi, owszem, że będą czasy trudne, ale te problemy zostaną właśnie rozwiązane przez Jezusa Chrystusa i nastąpi tutaj Królestwo Boże, gdzie nie będzie płaczu, śmierci, chorób i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teorie spiskowe mają przesłanie negatywne, że są ukryte siły ciemności, które celowo nam szkodzą, które chcą nas, nie wiem, zdepopulizować, chcą nam zaszkodzić, chcą nam właśnie nas kontrolować, wszczepić i czypki i tak dalej, manipulować nami. A Bóg w opozycji do tego jest Bogiem miłości, jest Bogiem, który nie manipuluje, ale Bogiem, który wprowadza nas w relacje ze sobą. Czyli generalnie przesłanie Biblii, chociaż mówi o trudnych rzeczach, jest pozytywne. Teorie spiskowe powodują strach i obawę i lęk. Dlatego nie wierzmy w teorie spiskowe, ale czytajmy Pismo Święte, Słowo Boże. To jest najlepsza metoda na teorie spiskowe. Tylko umiejętne czytanie Pisma Świętego, bo tak jak mówię, z Pisma Świętego, jak ktoś chce, też będzie tworzył różne teorie. Tak, bo to trzeba się czytać z modlitwą i oddać w ręce Boga też do tu historię świata i historię swojego życia, prawda? I tu jest podstawa jakby, żeby przejść te trudne czasy. To także zakończmy, Marku, z takimi słowami zachęty, żebyśmy się, no... Czasy są trudne, ale no nie możemy ulegać, prawda,
tej psychozie czy no, strachowi jest trudno, ale no, pamiętajmy, że nasze życie jest w rękach Boga. Historia tego świata również i z podniesionym czołem powinniśmy być dalej. I oczywiście zachowując wszelkie środki ostrożności, rozsądek na co dzień. Oczywiście, ja tutaj też chciałbym właśnie powiedzieć, że nawet jest takie wezwanie w Biblii, żeby nasza wiara była rozsądna. Oczywiście, rozumna. To jest rozumna, to jest, ale o rozsądku też jest mowa w innych miejscach. Także to nie jest wiara w Boga, to nie jest coś, że idziemy z szabelką na czołgi, prawda? Bo nic nie będzie, tylko to jest zachowywanie pewnych też zasad. Bóg jest naszym lekarzem i nawet w Biblii mamy, jak już o tym mowa, wiele tekstów, które mówią o zasadach higieny, no przecież trędowatych, ludzi chorych zakaźnie, izolowano i były nawet pewne zasady, które mówiły o oczyszczaniach, o higienie, właśnie, że trzeba nawet ten lockdown zastosować przysłowiowy. Więc to nie jest jakaś to, że ludzie stosują się do przy... Ja nie rozumiem, ja naprawdę nie rozumiem pewnych postaw w kraju, który właśnie chrześcijańskimi zasadami się powinien kierować, które są w Biblii. Dlatego, no tak jak mówię, są pewne uciążliwości, są, ja też tego nie lubię i nie chcę. Chciałbym gdzieś pojechać, wyjechać bez żadnych ograniczeń, ale stosujmy się do tego, a jednocześnie zachowujmy wiarę w Boga, że nas przez to ostatecznie zwycięsko przeprowadzi. I tymi słowami chcielibyśmy zakończyć nasze spotkanie. Zapraszam w takim razie do dalszej lektury Pisma Świętego, proroctw i czy książek związanych z tym, a także właśnie tego rozsądku codziennego, zachowania zasad, no i pomnażania wiary, także, że przejdziemy, wyjdziemy zwycięsko z tej pandemii i nie tylko, i z historii tego świata. Także dziękuję jeszcze raz, Marku, za... Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I oglądaczy, czyli widzę. Ja również i życzę wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.